Siemaneczko, z tej strony Anton, witam, zapraszam, oczywiście kolejny odcinek serii Elm Creek na Elm Creek Żniwa, nic nowego, w sumie fajnie się tutaj dzieje. Jesteśmy teraz na pszenicy, pole numer 10, duże pole. Tutaj praca bardzo szybko leci nam, w ogóle dzisiaj dzień pracy rozpocząłem o 9, tak często startuję około 9. No jak widzicie, razem z dojazdem tutaj na te pole, ustawienie tutaj wszystkich maszyn i tak dalej, zajęło mi trochę czasu, no i widzicie, za 10:10 i tutaj już połowa pola zebrana. Pszenicę aktualnie wozimy teraz do binów. Wywieziony była jedna przyczepa do młynu bezpośrednio, bo tam cały czas produkcja mąki leci, ale pszenica mi jest również potrzebna, żeby robić śrutę zbożową, tak, więc zresztą tam śruta zbożowa zaczęła być robiona. Jeżeli chodzi o pole bodajże 69, ten numer, tak więc tam, gdzie był owies, ten słoma została tam już zebrana, zostało też nawiezione na tym dużym kawałku, tam obornik szedł, wystarczyło mi obornika spokojnie, no i tylko wystarczy na ten, po prostu tam przygotować pole pod siew, być może to nawet dzisiaj jeszcze mogłoby się tutaj udać zrobić. Tylko że dzisiaj mamy coś innego na głowie, dodatkowo jeszcze kontrakty mam na trawę, w sumie za chwilę muszę je zrealizować, to też dobry pomysł. Nie ma jeszcze tego dużego pola na kontrakt na trawę, on będzie najprawdopodobniej we wrześniu dopiero, bo tamte widzę, że jeszcze ta trawa w ogóle nie jest tak jak gdyby gotowa i nie wyskakuje mi cały czas. Tak więc stan konta 170 tysięcy, ale za chwilę będę realizował kontrakty. Dzisiaj jednak chciałbym się zająć inną rzeczą. Generalnie zająć się straw harvest, czyli będziemy robili pelet do pelet ze słomy. Tutaj akurat z tej pszenicznej słomy, może nawet całe tutaj sobie pole speletujemy, ponieważ słomę mam już właśnie po tej owsiankę, to mam już zwiezioną i ona już tam dla krów powinna wystarczyć. Teraz troszeczkę mniej ścielimy z racji tego, że byki są na pastwiskach, tak więc też ścielenia jest trochę mniej, bo po prostu krów jest jak gdyby w oborze mniej, tak więc powinno mi wystarczyć. Natomiast jeżeli chodzi o pelet, no to tutaj pelet to jest taki pomysł, na który na tej serii to on w sumie istniał od samego początku. Znaczy, niezależnie od tego, czy byłoby straw harvest, czy też nie, to ja już tu byłem przygotowany, a mianowicie tutaj na tej mapie jest w ogóle jako fill type pelet wrzucony. Ja sobie tutaj pozwoliłem coś takiego, nawet dwa są pelety. Tylko nie wiem, czy ja, gdzie ja go teraz znajdę. Piasek, lucerna przeżyto, śruta, otręby, pelet i pelet słoma. Tak więc to nie jest ten pelet ze straw harvest, bo to jest tutaj ze straw harvest. Tak więc, no byłem przygotowany, no, ale jeżeli jest straw harvest, to więc będziemy używali tutaj straw harvest. Zresztą, straw harvest, dzisiaj będę trochę bronił straw harvest, bo generalnie nowi gracze trochę narzekają na tą modyfikację. Ja troszeczkę mam inne podejście do tego, trochę sentyment tutaj przesłania niektóre niedoskonałości tej modyfikacji. No bo rzeczywiście jest taka sytuacja, że na tym za bardzo nie można zarobić, na tym pelecie. Niektórzy po prostu nie wiedzą, o co come on z tym peletem i patrzą sobie, że pelet tam 4 razy tyle kosztuje co słoma, a robi się go ze słomy, tak więc można więcej zarobić, tak? No tak, tylko że czym jest pelet? Pelet jest z formą taką skompaktowaną słomy i mało tego, bodajże z tego co pamiętam, to jest to 1 do 4, czyli 1 litr peletu to jest 4 litry słomy. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale tak chyba jest, tak było i tak jest w 22, tak więc no, jeżeli popatrzymy sobie na ceny, ja tutaj gram na rozgrywce na normalnym poziomie, no to się nie opłaca, no, tam może troszeczkę się opłaca, no ale sprzęt do robienia peletu jest drogi i tak dalej, tak więc to może niekoniecznie się opłaca, no ale trzeba tutaj jak gdyby wiedzieć, w jaki sposób można zarobić tutaj, używając tego straw harvest. Tak więc, a tutaj jest taki jeden myk, że po prostu trzeba odpowiedni punkt sprzedaży tutaj zakupić i wtedy ta produkcja jest troszeczkę bardziej opłacalna. No ale to starzy gracze, którzy używają straw harvest już od Farming Simulator 22,
tylko od wcześniejszych wersji, wiedzą, że tam z tym DLC to zawsze były jakieś ciekawe historyjki w tle. W tym sensie, że nie wiem, czy pamiętacie już 19, czy wcześniej była taka elektrociepłownia, którą tam trzeba było jakiś kod, coś QR, coś tam poznaleźć, gdzieś tam. Nie wiem, czy pamiętacie tą historię i wtedy można było zarabiać. Teraz tu jest w ogóle troszeczkę inaczej to ogarnięte. Dobra, widzę, że tutaj wszystko samemu się dzieje. Tutaj cosplaye ładnie sobie współpracują. Tak więc nie będziemy po takim dłuższym wstępie po prostu trzeba zająć się robić tutaj ten pelet, bo on mi tutaj jest potrzebny. I nieważne jak wy podchodzicie do tej modyfikacji, no tak jak mówię, osoby z dłuższym, większym doświadczeniem i z trochę większym stażem grając w Farminga, trochę może inaczej podchodzą do tej modyfikacji. Ja mam na przykład duży sentyment i mimo tego, że to jest kilka niefajnych rzeczy, no to na pewno nie jestem tą osobą, która by tutaj krytykowała tą modyfikację. Jak gdyby rozumiem, że po prostu no w międzyczasie po prostu Giants mocno podciągnął się, a tak ten DLC jest po prostu kolejną wersją, ale tutaj dużo nie zostało zmienione tak w porównaniu z innym. To jest takie odświeżenie tego DLC, no a w międzyczasie była rewolucja, się wydarzyła w Farmingu po prostu i może to dlatego tak nie do końca jest fajne. Jesteśmy pod sklepem, jak widzicie tu jeszcze pozostałości po wypożyczonym sprzęcie, bo jeszcze te kontrakty tutaj trwają, tak? No ale za chwilę mam nadzieję je też zakończymy. W sklepie oczywiście nie będę kupował tego sprzętu, bo jest on bardzo drogi, no i tutaj też rozumiem, jak niektórzy się władowali trochę na minę, że sobie kupili ten sprzęt, myśląc, że zarobią na tym pelecie, a jeszcze nieumiejętnie wykorzystując tą modyfikację, no niekoniecznie można zarobić tutaj. Tutaj trzeba znać pewne tam kruczki. Dobra, w każdym razie my sobie tutaj zlokalizujemy sprzęty do robienia peletu i w ogóle tutaj prasa jest, ja jestem zainteresowany kupnem tej prasy i z tym Bell Collectem, z tym wózkiem. Zobaczymy jak to wyjdzie, ale to przyszłość. Dzisiaj jesteśmy zainteresowani wypożyczeniem sprzętu, który robi pelet i to jest, można go zrobić już bezpośrednio na polu, bo jest jeszcze taka opcja, że można tutaj taką fabryczkę postawić, to może kiedyś zobaczymy jak to wyjdzie w przyszłości. Dobra, w każdym bądź razie, a nie, tam jest chyba tylko paletowanie, dobra. W każdym razie ten premos. Ja widzicie, tutaj jest 10 km na godzinę, no ale to jest to droga maszyna. I no ja rozumiem, że niektórzy wyładowali tutaj w cholerę kasy, a później te pieniądze niekoniecznie. Jeszcze jak ktoś sobie zaczął sprzedawać ten pelet poprzez tą elektrociepłownię, czy jak to się tam nazywa, która jest też częścią tego DLC, no to tak naprawdę jest przecież stratny, nie? No to dobra, a tutaj nie o to chodzi. Dobra, w każdym bądź razie, no maszyna jest droga, ale fajna i robi rzecz, która dla mnie będzie bardzo potrzebna w kontekście kilku kluczowych budynków. Dlatego mi jest potrzebny ten pelet, ale wypożyczymy sobie tą maszynę. Tutaj jeszcze dużym minusem jest również, że do tego potrzebny jest ciągnik i to potężny ciągnik, 350-konny. Ja takiego akurat nie mam, ponieważ mój klasik nie jest taki skonfigurowany i nie ma tylu koni aż, a poza tym ja go w tym momencie używam do właśnie jest pod młynem. Tak więc jest okazja przetestowania sobie jakiegoś ciągnika. Niedawno kupowałem szóstkę i sobie tak ósemkę przetestujemy, bo aktualnie szukam dużego ciągnika, fajnie by było gdyby był używany, no ale przynajmniej, ale John Deere'a na ósemkę, to ja sobie uzbieram te pieniądze. Nie musi, to będzie nowy ciągnik. No ale on też tutaj, widzicie, bardzo dużo kosztuje. No ja rozumiem, jak ktoś wydał 600 tysięcy. O nie, poczekajcie, ja jeszcze go trzeba tutaj skonfigurować odpowiednio. Tak więc jeżeli ktoś wydał, no dałem mu nawet tyle, duże pieniądze na ten zestaw, żeby mieć maszynę do robienia peletu i ciągnik, czyli to się zajmie, to się, no, 650 tysięcy. Albo nawet więcej, no w przypadku takiego fajnego, jak macie duży ciągnik, to jeszcze mniejsze wydatki. No to ja rozumiem, że ludzie mogą wieszać psy na tej, ale tutaj
No tak jak mówię, tutaj trzeba trochę więcej doświadczenia z tą modyfikacją i z tym DLC. Jest prawdą również, że on koliduje te DLC i to też jest prawda, ale to trzeba zrozumieć, że te wszystkie niefajne rzeczy, zwłaszcza z dodatkowymi uprawami albo standard, no jak gdyby, no można powiedzieć, że no dobra, to jest oficjalne DLC. Jeżeli ono się gryzie z innymi oficjalnymi DLC, to coś tutaj może nie jest tak i tak dalej, nie? No ale tutaj, tu jest akurat, to jest taka przyczyna, która jest spowodowana sukcesem trochę tej gry, bo ona się zbyt mocno rozrosła. Tak jak powiedziałem, Straw Harvest jest to bodajże ostatnia rzecz, którą kupiłem na nośniku takim fizycznym. Jeszcze pamiętacie, jak wychodziła, bo pierwsza wersja Straw Harvest wyszła na CD-ROMie również. Tak, ja ją mam. Oprócz wersji kolekcjonerskiej Farminga, ale tam wiecie, to jest tylko pudełko tak naprawdę. Tak więc i tak się pobiera. Szybciej jest, bo ja nawet nie mam teraz czytnika, nie? CD przy komputerze. No tak więc, no dobra, to już. Ale to była ostatnia rzecz, którą kupowałem w formie takiej fizycznej. I to pamiętam jeszcze, bo mam akurat patrzę na to. Teraz siedząc tutaj przed komputerem i no na tą okładkę i tak dalej. Tak więc są tu związane wspomnienia. Ja tutaj, jeżeli chodzi o ocenę tego DLC, to nie jestem tutaj jak gdyby dobrą osobą, ponieważ ja tutaj mam bardzo dobre wspomnienia z tym DLC, tak więc moja ocena jest trochę zwichrowana, tak? Więc rozumiem, zwłaszcza nowych graczy w farmingu, jak tu narzekają, że tutaj się nie da zarobić na tym. Ale to nie chodziło o to w tym przypadku tego DLC, że tu się zarabia. Chociaż można zarobić, tylko trzeba wiedzieć, jak zarobić. To jest jedna rzecz. Tu chodziło o to, że kiedyś w farmingu, jeżeli miałeś dużą hodowlę zwierząt, to grałeś na sezonach i tam, żeby był obornik między innymi, chociażby, to musiałeś mieć słomę. I to dużo słomy. Jeżeli miałeś bardzo dużą hodowlę, to musiałeś mieć dużo słomy. I magazynowanie tej słomy w starszych farmingach było troszeczkę kłopotliwe. No oczywiście z pomocą przychodziły niektóre modyfikacje i to jak gdyby troszeczkę nam pomagały, ale no, trzeba było tej słomy dosyć dużo trzymać. Tak więc ja osobiście nie wiem, czy na seriach jakiś używałem tego sprzętu, bo teraz to jest trochę inaczej. Ja generalnie wszystko, co gram w farmingu, to jest z tego seria jakaś. A no, ewentualnie jakieś tam maszyny sobie testuję albo coś tam robię, ale tego jest mało. Ale w 19, w 17, w 15. 15 to w ogóle nie wrzucałem na YouTube, bo ja zacząłem YouTube nie od farminga. Znaczy, farminga grałem już od. Najpierw byłem graczem farmingowym, zanim stałem się YouTuberem. Zanim wrzuciłem pierwszy film na YouTube z farminga, to ja już grałem bardzo długo, tak więc. A poza tym nawet swoją karierę na YouTube, powiedzmy karierę w cudzysłowie, no to nie zaczynałem od farminga i przez rok w ogóle nie wrzucałem chyba farminga, tylko inną grę. Tutaj Polska Farma chyba to się nazywało. Również w sumie fajna gra nawet z dużym potencjałem, no ale wyszło jak wyszło. Tak więc, bo ja zawsze tak trochę pod prąd idę. Tak więc, nie, wszyscy mówią, nie, farminga powinien wrzucać, bo to wszyscy oglądają, a ja jakąś rzeźbiłem, jakąś tam polską farmę. No ale w sumie mi się podobała ta gra i dlatego wrzucam w sumie do dzisiaj taki zasadą hołduję, że to co mi się podoba, to ja wrzucę. Wrzucam generalnie do tego YouTube'a. W każdym bądź razie wracam do tego, że ja mam tutaj duży sentyment i no jest tutaj dużo minusów. Jeżeli chodzi o aktualnie, o tą modyfikację, bo ona i te DLC, bo ona niestety, nie mówię, że jest złą. Dobra, tutaj jeszcze melasę sobie zaciągnę. W sklepie można by kupować melasę, ale ja mam swoją melasę, bo ja mam tutaj cukrownię i ona produktuje, melasa to jest produkt uboczny, tak więc ja sobie tutaj zaciągnę tą melasę, tak więc będzie trochę tani, bo za wodę zapłaciłem. Tak więc nie wyszło to najlepiej. Tak więc kontynuujemy dalej ten wątek i dalej zaczynamy. Będziemy narzekać tak jak wszyscy, znaczy jak wszyscy, no jak większość nowszych graczy, że tutaj to DLC jest w ogóle skopane. No jak gdyby
tak jak mówię, no w 19 no to miało bardzo, no to miało sens, bo chodziło o redukcję słomy i zmniejszenie tych prac związanych ze słomą. Dobra, ja sobie włączę tylko ścieżkę, bo będziemy jechali tą samą ścieżką, którą jedzie kombajn, czyli z pola numer 10. Weźmiemy sobie tą ścieżkę, załadujemy kursik, potwierdź i możemy sobie lecieć. Nie będę tutaj mu omawiał, jak to się wykorzystuje tego premosa i tak dalej, że tą przestawkę można by tutaj dołączyć, no ale to musiałbym kostki mieć i tak dalej. Maszyna jest dobrze wam znana i wiecie jak tutaj, co tu się produkuje. Będziemy wytwarzać pelet, a pelet mi jest po prostu potrzebny. Dobra, odpalimy sobie od pierwszego i możesz jechać w ciągniku. On tak na razie, czego tak powoli jedziesz? Aha, dobra, to nie jest uwarunkowane tym sprzętem, że on tak powoli, on będzie jechał tutaj 10 na godzinę swoje. Tylko to jest cosplay, on jak wjeżdża w kurs, tak powolutku wjeżdża. Za chwilę się rozpędzi, ale wracamy. Dlaczego ta modyfikacja w warunkach Farming Simulator 22 już nie jest taka sexy? Tak jak już powiedziałem, no zarobić się na tym za bardzo nie da, a można nawet stracić to porządnie, jeżeli ktoś nie ogarnie za bardzo tej modyfikacji i ma pierwszy kontakt z tym, nie za bardzo czai bazę, o co come on tutaj, to może być stratnie. Z drugiej strony są konflikty, to też może być niefajne, ale jeżeli ktoś rozumie, dlaczego są te konflikty, to twórcy map lepiej wytłumaczą, dlaczego są tutaj robione te konflikty. To tak najogólniej rzecz ujmując, no te konflikty wynikają z tego, że po prostu gra się nadymała porządnie się nadymała i tych dodatków nawet w wersji podstawowej, oficjalnych dodatków już jest mnóstwo do tej gry. Te dodatki wprowadzają nowe uprawy i tak dalej, to już jest ciekawa sytuacja. Jeżeli jeszcze macie mapę jakąś z dodatkowymi uprawami, to tam jeszcze ciekawie się zaczyna działać. I no to rozumiem, jakie rzeczy tutaj, jeszcze jakiś maze plus, może się gryźć z czymś tam i tak dalej, tak więc no takie rzeczy, do tego trzeba jak gdyby zrozumieć, że takie rzeczy niestety mogą się dziać w Farming Simulator 22, a to jest pokłosie tego, że ta gra nam się bardzo rozrosła i stosując jeszcze te modyfikacje jeszcze bardziej tutaj to wszystko się tutaj nam na te problemy zrobiło, ale bo ja jeszcze nie skończyłem tego wątku, dlaczego tutaj w ogóle korzystamy z tego DLC, ponieważ kiedyś w farmingu problem ze słomą był duży, ponieważ Farming Simulator 22 i dla mnie jest to jedna z chyba z najbardziej ważnych mechanik Farming Simulator 22, to jest rewolucja, jeżeli chodzi o objętość belek farming, na samym podstawce, ja nie mówię żadnych tam modyfikacji, nie? Mamy teraz naprawdę potężne bele ze słomą. Tak więc, korzystając jeszcze z przyczepy Andersona, no to już naprawdę na jednej przyczepie tutaj jedno pole można wywieźć. Za pomocą jednej prasy i jednej przyczepy na tą 24 belki, jak wejdą takie i po 11 tysięcy litrów, no to w sumie dzisiejszy jak gdyby sens używania tego peletu, który kompaktuje tą słomę i ułatwia tę gospodarkę z tą słomą, no już jest troszeczkę, nie jest tak sexy, bo już w podstawce Giants takie rzeczy oferuje. Dodatkowo mamy jeszcze po jakiejś tam aktualizacji dodane te, no tak tutaj powoli jedzie, aha, już wiem dlaczego, dodane jeszcze te hale, te wiaty, gdzie można przetrzymywać te belki w taki mało, taki fajny sposób, że one znikają. Wiecie, mamy je gdzieś tam w pamięci, jakieś komputerowe i tam podchodzimy, wciskamy sobie i coś tam się pokazuje. Zresztą, szczerze mówiąc, Straw Harvest ma też taką halę, gdzie można przechowywać te belki, co nie? Wykorzystuje właśnie tą mechanikę Farming Simulator 22. Na większości tutaj się nie zmieniła ta modyfikacja aż tak mocno jak farming, dlatego ona została tylko odświeżona. No i troszeczkę nie nadążę za rozwojem tej gry. Dobra, tak więc wreszcie wyjaśniłem, dlaczego powstało te DLC. I w sumie Creative Mesh, nie wiem czy wiecie,
na początku nie chciał wydawać w ogóle tego, no bo jak gdyby zrozumiał, że trochę tak nie będzie to fajne już teraz, taki seksy nie będzie. Ale właśnie te starsze osoby, znaczy może nie starsze, ale osoby, które grały więcej tutaj, no to, znaczy i pamiętają i też darzą sentymentem te DLC, no to mówią, no jak to nie będzie Straw Harvest, no dajcie nam Straw Harvest, no to nam dali Straw Harvest. Tylko że Farming Simulator 22, no to ciężko już jest, no nie jest już tak fajnie, nie? Ale mi jest potrzebny ten dodatek, ponieważ ja tutaj w kilku projektach, które jak gdyby od samego początku mam tutaj na myśli, jak widzieliście, nawet przygotowałem specjalnie w tym kierunku mapę, no to ja będę wykorzystywał tą modyfikację, te DLC. Nie wiem na jaką dużą skalę, to zobaczymy jakie będzie zużycie pelletu w przyszłości, ale może być nawet taka sytuacja, że ja ten pelet, to ja w ogóle będę pro... Ale to... Mam jeden taki chytry pomysł na to, żeby to zrobić też fajnie, ale to jeszcze pomyślimy. Na razie po prostu potrzebny mi jest pelet. Nie wiem, czy ja będę go już używał w tym sezonie, czy też nie, czy może później. W każdym razie niech on sobie leży, na razie nawet nie mam miejsca, żeby go gdzieś składować, to będzie leżał pod chmurką. Jak powiedzmy, że będzie kolokwialnie leżał sobie pod chmurką i znalazłem też dla niego już miejsce, dobra, syp. Więc o, dla tych, którzy nie widzieli tego peletu farmingowego, no to tak wygląda. Jeszcze jest wersja z sianem. I w sumie to by mi się nawet... Ta wersja z sianem to ma sens, powiem wam. Chociaż nie, no te belki też z sianem mają też teraz taką potężną pojemność. Tak więc, no tutaj jak gdyby... No już tak jest troszeczkę mniej potrzebne jest te DLC. No ale ludzie chcieli, ludzie dostali. No Creative Mesh jak gdyby, no... No, ta niefortunne niektóre... znaczy, najpierw zaczęli z Pump and Hoses, które moim zdaniem... No, jeszcze to jest płatny przecież dodatek, ja rozumiem, tą Straw Harvest, bezpłatny dodatek, tak? On owszem, kiedyś był płatny, nie? No ale dobra, jest bezpłatny do Farming Simulator 22. To może i na tym nie można zarobić, jak ktoś nie wie, ale jest bezpłatny przynajmniej. Natomiast Pump and Hoses, raz, że był płatny i wydali go jeszcze... zbugowany jakiś taki, tak więc później trzeba było go patchować i tak dalej, no to była taka pierwsza wpadka Creative Mesh, no bo to też taka kultowa, jak gdyby, no kultowy twórca modów, no można by powiedzieć, nie? No ale 2000 w Farming Simulator 22, no to tak trochę nie powiedzło. Jedno, no to jest ich produkt, a z drugiej strony, no to ten Straw Harvest na siłę tutaj kolanem wepchnięty troszkę. No ale chcieliśmy? No to mamy, no. Tak więc te osoby, które grały wcześniej w tego Straw Harvest, no to jak gdyby czają tak, no dobra, to może już nie jest takie fajne i sexy, no ale to dobre, stary, dobry Straw Harvest. Natomiast te osoby, które jak gdyby swoją przygodę z farmingiem rozpoczęły całkiem niedawno, albo no w sumie niedawno, od Farming Simulator 22, no to jak ktoś na kupie farminga już od 3 lat powiedzmy, no to jest kupę czasu, nie? Tak naprawdę, no to ja się rozumiem was, bo kilka takich opinii słyszałem od was, czy to gdzieś na live, że to jest w ogóle pomyłka, że to jest porażka i tak dalej. No, jak gdyby, ja rozumiem takie podejście, ale z mojej perspektywy tutaj to trochę inaczej wygląda, no i tutaj trzeba wziąć pod uwagę mój sentyment, którym wielkim sentymentem darzę ową modyfikację i te DLC, tak więc... Mi potrzebny jest palet, znaczy pelet, a do czego, no to zobaczycie. No i zapewniam was, że ten pelet, dzięki temu peletowi będziemy mogli naprawdę nieźle zarobić, ale żeby zarobić właśnie, to trzeba będzie użyć ten pelet. I najprawdopodobniej w przyszłości może nawet taką maszynę trzeba będzie zakupić. To zależy, ile tego peletu będę potrzebował. To też prawda, bo same wynajęcie takiego sprzętu to też jest tak. Chociaż no jak widzicie, no tutaj 20 tysięcy on naklepał. Tak więc ja miałem takie wrażenie, że on tutaj jest ta maszyna mało wydajna,
Ale nie, to jest jednak wydajne, bo tu jest 20 tysięcy, no to przemnóżcie sobie razy 4, to jest 80 tysięcy litrów słomy. Czyli tak naprawdę, no to słabo, no to jest 8 belek, nie? Na Andersona wchodzi 24 belki, nie? Tak więc spoko. Idziemy, gdzie to jest przyczepa. Aha, już wiem. Chyba na gospodarstwo pojechał. Dobra, będę kończył ten odcinek. Dzisiaj troszeczkę wstałem w obronie. Znaczy nie obronie, no bo no tak jak mówię, no jest tutaj dużo rzeczy niefajnych w tym DLC. Ale to trzeba zrozumieć, dlaczego te DLC jest do Farming Simulator 22 i że one nie powstało do Farming 22, tylko powstawało w czasach, kiedy te feature'y, te dodatkowe rzeczy, które są tutaj, one były naprawdę fajne i pamiętacie dlaczego były fajne. No, natomiast niektóre dodatki do farminga źle się starzeją. A to jest spowodowane tym, że po prostu sama gra mocno się rozwija. No to jest dowód właśnie, że kiedyś Stro Harvest było o lepszy kozak, a dzisiaj są osoby, którzy mówią, że to jest jakieś nieporozumienie i całe szczęście, że to jest bezpłatne, bo wyobraźcie sobie, że gdyby to było, nawet gdyby to kosztowało 1 euro, no to by była jazda, co nie? Byłaby chyba. No ale dobra, ja na to patrzę trochę inaczej. Mam tutaj inny pomysł i do tego mi potrzebny jest pelet, ponieważ no teraz ta agenda zielona w rolnictwie jest mocno, mocno, tak więc proszę bardzo, odnawialne źródło energii w postaci z peletu, jak najbardziej potrzebna jest energia. Farming Simulator 20, to w ogóle w farmingu nie ma kwestii energii. A powinna być, nie? Rolnicy teraz właśnie, zielone łady i takie inne rzeczy. Powinno być. Wszystkie maszyny powinny chodzić na prąd. I wtedy ta maszyna była zajebiście przydatna, co nie? Bo z niej się wytwarza prąd, między innymi. Można wytwarzać, jak się tam przerobi w fabryce jakiś tam. To wtedy by było fajnie. Wyobraźcie, że musiała być elektrownia i musielibyście ją cały czas utrzymywać. No dobra, jak idziecie spać, to może nie. Spoko, nie? Ale żeby tam dojarki chodziły i tak dalej, żeby można krowy wydoić, to musi być prąd. No, tak więc jest szansa dla tego DLC. Fajny taki wątek czytałem na Reddicie, że właśnie jest szansa dla tego DLC. Może w następnej iteracji tej gry. Dobra, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że ten mój słowotok coś tam wprowadzi jakieś. No dobra, nie będę się tłumaczył, bo się nie lubię tłumaczyć. Tak więc powiedziałem, co myślę o tym DLC i nie będę robił żadnego tutaj żadnego oprowadzania po DLC, no bo wszyscy dobrze znacie te DLC. W tym odcinku to wszystko. Pozdrawiam, Anton.